rozpatrywaniu wyzwania projektowego, słuchajcie, drugi etap procesu. I tutaj na swoim makiecie ma się trzy takie kategorie. Potrzeba, problem, korzyść. To jest tym generalnie, tutaj się będziemy posługiwać, tymi trzema kategoriami. I design thinking jest tak, że jest połączenie myślenia strategicznego i myślenia kreatywnego. I teraz tak, myślenie kreatywne, zbieranie informacji mieliśmy w pierwszym etapie, gdzie rozszerzaliśmy zakres danych, a teraz musimy je zawęzić i tak naprawdę zapisać wyzwanie jednym zdaniem. Żeby to zrobić, musimy dobrze zdefiniować to, co z naszej rozmowy wynika. Czyli po pierwsze, będziecie koncentrować się na tym, żeby wyłapać z fazy zbierania informacji, wywiadów, potrzeby. Czyli potrzeby najczęściej definiujemy, po co klient zatrudnia daną usługę, dany produkt. W tym przypadku, po co klient miałby mieć lepsze biuro, czy cokolwiek powiedziała Julka, tak? Czy lepszą przestrzeń. Po co to robi? Po co? Drugi element to jest problem, czyli co dzisiaj rzeczywiście przeszkadza w korzystaniu z tej usługi, z tego produktu, z tej przestrzeni. Bardzo istotne. Trzeci element, który jest, to są korzyści, czyli co potencjalnie z rozmowy wynika, co mogłoby stanowić ten element odpowiadający na potrzeby, które zostały zdefiniowane przez użytkownika podczas wywiadu. I zobaczcie, bo ponieważ korzyść jest, tak się wydaje, że korzyści tak łatwo jest wymienić, ale co jest korzyścią? Urządzenie wysokiej wydajności energetycznej, zużywa mniej prądu, ale korzyść to jest tak naprawdę oszczędność, tak? Oszczędność. Produkt ze stali nierdzewnej, zaleta, nie będzie korodował, korzyść zmniejsza koszty eksploatacji, tak? Albo w trzecim przypadku, gdzie jest 5% odsetek na lista, co miesiąc dodatkowa ilość pieniędzy. To musi być bardzo konkretny efekt, korzyść, która zysk, który dana osoba osiągnie. No i jak to ćwiczenie robimy? Mamy do tego drugi krok na naszej makiecie, w którym z racjonalnych i z emocjonalnych zapisów staramy się wyłapać te rzeczy, które rzeczywiście były potrzebą, te, które stanowiły problem i te, które mogą stanowić korzyść. Możemy posiłkować się karteczkami, które nie zostały wypisane, a które ciągle macie na podręczniku u siebie na stole. Na to ćwiczenie, oj, tutaj mamy 2 minuty, to byśmy nie zdążyli, na to ćwiczenie mamy 10 minut. Zaczęliśmy od określenia persony. Personą była Julia w naszym przypadku. Opowiedzieliśmy, kim jest persona i przedstawiliśmy charakterystyczny cytat z tego, co tak naprawdę ta osoba powiedziała. I z tego, co ta osoba powiedziała, wybraliśmy te rzeczy, które są racjonalne, to znaczy, co ona robi, co ona mówi, ale też staraliśmy się patrzeć na takie sprawy emocjonalne, co myśli, co czuje, nie interpretując jeszcze, tylko i wyłącznie opierając się na tym, co powiedziała nasza persona. Na tej podstawie przeszliśmy do definiowania potrzeb, czyli określenia głównych potrzeb, głównych problemów i też korzyści, które możemy jej zaproponować, to znaczy, gdzie będzie ta wartość, która będzie odpowiedziała na jej problemy i na jej potrzeby.